Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. I alleluja, alleluja. Alleluja. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z Państwem w taki dzień. Ja zawsze mam takie trochę wyrzuty, kiedy przychodzi ta niedziela świąteczna. Zawsze w telewizji, w radiu te audycje są takie inne. Może myśmy z Panem Pawłem powinni coś przygotować, taki jakiś inny program. Ale kochani, kiedy patrzę na ten plik pytań, 13 luty czeka i w tych pytaniach są nieraz wasze ciekawostki, takie pytania, ale są i serca, są i dramaty. No to może komuś w zmartwychwstaniu pomoże jakaś nasza odpowiedź. Już nie wyciągałem tych ważniejszych, jest ich po prostu dużo, dlatego wybaczcie, że mimo że święto, będzie tak roboczo, ale spróbujmy radośnie, Panie Pawle. Ale tak, właśnie, świąteczne pytania po prostu będą. Aczkolwiek niekoniecznie w temacie świąt. Zaczynamy od listu Zbyszka z 13 lutego. Święta Katarzyna Emerich w swoich objawieniach opisuje, że Abraham miał zdolność odczytywania wpływu gwiazd na urodzenie człowieka, na jego osobowość. I wtedy w jednej chwili pomyślałem o astrologii. Kościół jest przeciwny astrologii babilońskiej, ale jest też przeciwny astrologii naukowej. Gdyby nauka dowiodła jakiejś korelacji na przykład pomiędzy genami a gwiazdami, to czy dalej katechizm Kościoła katolickiego zaliczałby astrologię do wróżb i zabobonów? Przecież już Michel Gauquelin zajmował się statystyką i udowodnił powiązanie pomiędzy planetami zaakcentowanymi podczas urodzenia, górowanie i wschody planet, a wykonywanym zawodem tych ludzi. Ja przebadał sporo horoskopów, obalił co prawda astrologią, którą znamy współcześnie, ale odkrył zupełnie nowe oblicze astrologii. Czyżby zatem Abraham był ojcem astrologii? I tutaj parę takich ideogramów z buźkami uśmiechniętymi, więc podejrzewam, że to pytanie trochę z przymrużeniem oka możemy potraktować. Tak jak pan Paweł stwierdził, rzeczywiście są tutaj na końcu tego pytania takie uśmieszki. Ja powiem krótko, w życiu nie słyszałem, nie uczono mnie tego, żeby Abraham zajmował się astrologią. Ja mam pewne podejrzenia, skąd to się mogło wziąć. Tak, poza tym mam duże wątpliwości co do stwierdzenia, że no już teraz jest astrologia naukowa. To proszę państwa, wiele wróżek mówi, że one są naukowymi wróżkami. Są naukowe instytuty parapsychologii, magii, to wszystko ma być naukowe. Nie, absolutnie nie. Kościół się od astrologii rzeczywiście odcina jako od jakiegoś podejścia z jakimś fatum co do losu ludzkiego, uderzającego w naszą wolność, że jak się ktoś urodził taki, to już ma to wszystko zaprogramowane. Właśnie nie jesteśmy wolni. Dlatego odpowiadam negatywnie. Podstawy są dosyć wątłe, bo czas zweryfikował, że te wszystkie położenia planet już dawno są nieaktualne. Natomiast jeszcze jedna sprawa. Ja myślę, że gdzieś korzenie tego, takie podejrzenie mam, być może to moja fantazja w tym momencie działa, że Pan Bóg powiedział do Abrahama, że twoje potomstwo będzie tak, liczne jak gwiazdy na niebie. Przed nami. Namiot, wejrzyj się w górę, zobacz na gwiazdy i powiedzieli, a astrolog jest. No nie. Dobrze, to w takim razie następne pytanie też od Zbyszka. Katarzyna Emerich w swoich objawieniach pisze, że świat ma dopiero 6000 lat, a małpy powstały dopiero po potopie. Jest to zupełnie sprzeczne z dzisiejszą nauką. Czy może się okazać, że na przykład nauka się myli, a Einstein pomylił się na przykład o 1,0, a izotop węgla C14 zamiast 5700 wskazuje na 100 lat? Czy raczej to Katarzyna Emerich miała pomieszanie zmysłów? Proszę o odpowiedź. Myślę, że ona nie miała pomieszania zmysłów. Przepraszam, czytam to pytanie, bo staram się być wierny zasadzie, że wszystkie tutaj czytamy pytania, ale katechizm Kościoła katolickiego poręczny tutaj staramy się tworzyć i na objawieniach prywatnych wszystkich się nie będę znał. To było wiele, wiele, wiele lat temu, przed różnego rodzaju ustaleniami naukowymi, to co kiedyś Państwu mówiłem w katechizmie. Matka Boża też była przekonana, że Słońce krąży dookoła Ziemi. Święty Piotr też tak myślał. I to nie znaczy, że jeśli ktoś nie ma prawidłowych poglądów co do powstania Ziemi, na tematy te właśnie dotyczące tam geologii, ewolucji i tak dalej. Kościół się wypowiada na temat ewolucji, teologowie badają te sprawy, uniwersytety się wypowiadają, ale niewykluczone, że jeszcze będziemy mieli takie epokowe wydarzenia. Kościół uczy jednego. Bóg stworzył człowieka. Kościół nie mówi dat, nie mówi sposobów. Bóg stworzył człowieka. Człowiek się przeciwko Panu Bogu zbuntował. Bóg obiecał człowieka odkupić. O, to są sprawy, którymi się zajmuje Kościół. A czy jak tam z tymi małpami było, jak tak ten Big Bang, czy to 14 miliardów lat świetlnych, to Kościół przysłuchuje się naukowcom, dyskutuje z naukowcami, wypowiadają się teologowie, jakby to zinterpretować, ale jest takim dystansem. Tutaj Kościół nie jest specjalistą. Natomiast zajmuje się sprawami wiary i moralności. Tam trochę, powiedzmy sobie szczerze, z dużym dystansem trzeba podchodzić do tych rzeczy, które są zapisane w tych objawieniach Katarzyny Emerich, no bo ona też stwierdza w jednym momencie chyba, że raj trwał jeden dzień.
No, jeżeli przyjmiemy taką interpretację teologiczną, jaka jest nam dana przez Kościół, że opowieść o raju, czyli to, co jest zawarte w księdze Rodzaju, to jest mitologia biblijna, no to tutaj no, trudno do tego przyłożyć jakiekolwiek ramy czasowe, prawda? Poza tym jej widzenia dotyczyły wydarzeń biblijnych, nowotestamentalnych i to się nie zgadzało tak geograficznie, topograficznie z tym, co jest ustalone przez biblistów i przez archeologię biblijną. No trzeba być ostrożnym. Ale doktrynalnie została ogłoszona błogosławioną, dlatego jest to wszystko w porządku. Następny list od Zbyszka. W jednej z Ewangelii, nie pamiętam już której, jest opis reakcji Żydów na zmartwychwstanie Jezusa, że przekupili strażników, kazali rozpowiadać, że uczniowie go wykradli i tak trwają do dnia dzisiejszego. Właśnie, trwają do dnia dzisiejszego. Wyobraźmy sobie, że jest dzień przed końcem świata i ksiądz właśnie czyta tę Ewangelię. Trwają do dnia dzisiejszego. A teraz moje pytanie. Czy więc Żydzi do końca świata się nie nawrócą? Nawrócą się Hindusi, islamiści i tak dalej. Żydzi się nie nawrócą. Czy też Bóg miał na myśli ludzi, którzy mają takie cechy jak Żydzi, o cechach żydowskich, a nie naród Izrael. Jeżeli mu rzeczywiście chodziło o naród żydowski, to czy papież Paweł VI miał rację, znosząc powszechną opinię, że to Żydzi ponoszą główną odpowiedzialność za śmierć Chrystusa, bo dzisiaj się uważa, że to każdy człowiek przybijał Chrystusa do krzyża, to nie gwoździe się przybiły, lecz mój grzech, tutaj taki cytat w nawiasie, a jeśli on miał rację, to pewnie miał, czy przed zniesieniem tej ustawy było inaczej? Paweł VI miał rację. Jestem przekonany, że gdyby dzisiaj przyszedł Pan Jezus z taką dobrocią, bezkompromisowością, prawdomównością, to by mu w tych rejonach świata, które ja znam, by go chyba ukrzyżowali. Czy by został stracony w taki czy inny sposób, czy wsadzony na dożywocie, czy zabity w ciemnej uliczce. Ale jest to niesamowite. Natomiast proszę zwrócić uwagę, słowa, że te kłamstwo trwa aż dnia do dzisiejszego, to pochodzi od autora Ewangelii, czyli on pisze tam w roku to tam 60-70 którymś, nie wiem, czy wcześniej, nie pamiętam dokładnie w tej chwili daty ustalenia tej Ewangelii. I o to chodzi, a nie to, że jak ksiądz będzie czytał w 2000 którymś, to chodzi o to, że trwa do dzisiaj. To jest datowanie na autora Ewangelii, kiedy ta Ewangelia powstawała. Niemniej, no jest to jednak Pismo Święte, w którym każde słowo jest namaszczone i coś ma dla nas oznaczać, także czytając to Pismo Święte dzisiaj, ten fragment. Z tym nawróceniem wszystkich narodów, proszę Państwa, to też jest oddzielny i szeroki temat, jak się to stanie. To nie tak, że wszyscy przyjdą do kościoła, poproszą o chrzest, pójdą do spowiedzi, prawda, Żydzi, muzułmanie, etc. To wszystko może być jakoś inaczej. Kościół też bada te sprawy eschatologiczne z wielką uwagą i ostrożnością. Myślę, że warto też każde słowo jakoś odnosić też do siebie i patrzeć, czy ja wierzę w Chrystusa i w Jego zmartwychwstanie, czy moje życie jest takie, że mogę powiedzieć, że Chrystus zmartwychwstał i że ja w to wierzę. I zobaczyć, czy to nie ja jestem tym biblijnym Żydem, który no, do dnia dzisiejszego nie jest w stanie w to uwierzyć, mimo że żyje w Kościele teoretycznie. Dokładnie tak. Następny list jest od Ani. Jak można sobie radzić z całą masą zahamowań, lęków, obaw czasem bezzasadnych? Jak uporządkować sobie głowę, by być normalnym człowiekiem? Z tyloma rzeczami nie umiem sobie poradzić. Nie umiem rzeczy czasem najnormalniejszych i boję się po prostu, że nie poradzę sobie z tym, co dla wszystkich jest najnormalniejsze pod słońcem. Kiedyś myślałem, że to nieśmiałość, ale teraz nieśmiałość znika, ale strach zostaje. Strach przed dorosłym życiem, strach przed egzaminami i wreszcie coś, co bardzo zmusza mnie do myślenia nad sobą. Strach, a właściwie onieśmielenie przed chłopakiem, na którym mi zależy. Nie wiem, co on o mnie myśli, a boję się z nim rozmawiać. Do tego jeszcze dochodzi zazdrość, ale z nią walczę i chyba mi to wychodzi. Za dużo po prostu sobie nawyobrażałem i teraz to muszę jakoś sobie ułożyć i zacząć wszystko od nowa. Bardzo chcę się uporać i to nie chodzi tylko o mężczyznę, który wydaje mi się, że jest dla mnie. No właśnie, wydaje mi się. To jest poważny problem mojego myślenia, wyobrażanie sobie niestworzonych rzeczy, a potem konfrontacja z rzeczywistością boli. Bolą wspomnienia rzeczy, które się zrobiło źle, albo czasem
to gorsze, nie zrobiło się czegoś, co mogło się zmienić i straciło się szansę. Proszę Państwa, znowu pytanie, co zrobić, żeby być normalnym człowiekiem? Być może, i tak wyczuwam, że twój tata, Aniu, być może, nie chcę go sądzić, nie wiem, nie, zresztą nie sądzę, że coś tu zawiodło w wychowaniu takiej trochę męskim, trochę takiej stanowczości. Jesteś zalękniona, analizujesz wszystkie sytuacje, boisz się, jak wypadniesz. Znowu zahacza może to ten mój konik o tą pychę, jak wypadnę, jak mnie przyjmą. Jak to, co robić? Musisz być w kościele, musisz być z ludźmi. Musisz skądś czerpać moc i siłę do tego zdecydowania. Musisz sobie powiedzieć, będą sytuacje, że się skompromituję i świat się nie zawali. Będą sytuacje, że dam plamę i świat się nie zawali. Proszę Państwa, miałem parę takich sytuacji w życiu, że myślałem, że po prostu będzie już koniec kościoła, że papież ogłosi koniec świata, bo ja taką gafę gdzieś strzeliłem. Taką plamę. Nieraz tu w katechizmie otwierałem w poniedziałek rano katechizm swojego maila, swój komputer, bo ale ksiądz wczoraj się pomylił, Boże drogi, no nie, no dramat. Kończę, już nie będzie żadnego katechizmu, już teraz wezmę o piłce nożnej jakieś audycje w Radiu Józef, coś takiego. Nie, świat się nie zawalił. Pomyliłeś się, bracie, wyjaśnij tam słuchaczowi, o co chodziło, jeśli trzeba, to na antenie. I jeszcze raz, jeszcze jest jedna sprawa, może coś ukrywasz. Może boisz się, że coś się o tobie wyda. Gdzieś jest jakaś twoja tajemnica, jakiś grzech. Za coś się nie lubisz. No przepraszam, że ja tak odpowiadam, ale państwo mi zadajecie nieraz takie pytania w stylu, proszę księdza, co zrobić, żeby dobrym piłkarzem być? Trenować. Dobrze grać w piłkę. Nie, trenować. Po prostu trzeba dobrze odżywiać się zdrowo, trenować i będzie się dobrze grać. Żarty żartami, ale niemniej z tego listu no wręcz emanuje no, lęk i napięcie i no, taka niepewność, która no nie jest zdrowa. No, myślę, że ona powinna być uleczona na takim poziomie ludzkim, no duchowym też, prawda? To swoją drogą. Oczywiście natomiast można dodać, że czy masz przyjaciół, Aniu, żeby cię asekurowali. W góry się idzie z asekuracją, bo rzeczywiście można spaść i się rozbić. Bo ksiądz wspomniał tutaj o drodze wychowania, która mogła być taka, która wywoływała właśnie takie uczucie zalęknienia życiowego, nie do końca uświadomione, wynikające z jakiejś przyczyny. No więc myślę, że trzeba poszukać kogoś, kto znajdzie źródło tej przyczyny, żeby ją nazwać, dotknąć i zacząć leczyć też od strony, powiedzmy, terapeutycznej może. Jeśli jesteś właśnie taką dziewczyną wychowaną duchowo bez ojca, czy może nawet dosłownie bez ojca, to mówię ci teraz i Bóg ci mówi przez moje usta. Ja mogę przeprowadzić twoją inicjację. Ja mogę ciebie wziąć za rękę i powiedzieć, ty jesteś moja córka umiłowana. W tobie mam upodobanie. To są słowa, które uspokajają każdego człowieka, tylko trzeba ich doświadczyć i do nich dotrzeć. W zasadzie cała praca chrześcijańska, duchowa, to jest dotarcie do słów. Ty jesteś mój syn, ty jesteś moja córka umiłowana, w tobie mam upodobanie. W tym kierunku trzeba iść. Niech Bogu przyjdzie, na Jezusa, co zma, aby każdy z nas grzeszny zbawienie w nim miał. Cześć i chwała Ostatnio mieliśmy sporo takich listów, na których autorzy się podpisywali jako anonim albo jakieś tam pseudonimy. Natomiast teraz mamy list od anioła, a dokładnie od aniołka. Na podstawie książki Akt małżeński piękno miłości seksualnej Tima i Beverly Lahaj, która mówi, że w pewnym wieku każdy człowiek dotyka swoich części intymnych, zrodziło się we mnie pytanie. Może to być malec, który próbuje i pragnie poznać swoje własne ciało, ale także człowiek w wieku największego zainteresowania seksualnością. Czy w takim świetle masturbacja jest czymś złym, czy jest grzechem? Znaczy złym jest, obiektywnie jest złym, ale grzechem nie jest. Wielu chłopców czy dziewcząt popełniło pierwszy raz grzech masturbacji, pewnie świadomie gdzieś tam przy kąpieli, właśnie taka ciekawość swojego ciała, cielesności. I to się stało. Nie było grzechu, bo nieraz człowiek w ogóle nie wiedział, że to jest grzech, że nieraz się ludzie po latach dowiadywali, że to jest grzech. Natomiast stało się coś niedobrego, bo została uruchomiona maszyna, która się potem często kończy no już wielkim takim zniewoleniem i uzależnieniem od tego aktu. Czy mimo, iż osoby, które zostały powołane do kapłaństwa i odpowiedziały na Chrystusowe pójdź za mną, które ślubowały miłość, wierność i posłuszeństwo Bogu, czy takie osoby, księża, zakonnice, teoretycznie mogą mieć gdzieś w świecie tak zwaną drugą połówkę, na przykład pomarańczy? Czy może gdzieś na świecie istnieje człowiek, który jest miłością ich życia, bo przecież ten człowiek składający śluby może nie wiedzieć, co czeka go za kilka lat. To tak jak z małżeństwem. Skąd mam wiedzieć, że za parę lat zjawi się ktoś, kto będzie kochał bardziej i kogo ja będę potrafiła kochać bardziej?
Nie wiem tego. I co, jeśli osoba duchowna spotka takiego człowieka na swojej drodze i będzie wiedział, czuł, że to ona? Zaraz ustalmy, do czego ten człowiek był powołany. Bo jeśli ten człowiek był powołany do małżeństwa, zwiał do seminarium, no to gdzieś ta jego połówka może chodzić. Natomiast jeśli jest powołany do kapłaństwa, to Pan Bóg mu nie dał połówki. No tak, no bo jeżeli Kościół już daje sakrament, zatwierdza go swoją powagą, małżeństwa czy kapłaństwa, no to potwierdza, że tak, że to był ten, że ten człowiek był do tego powołany. No. Skąd mam wiedzieć, że za parę lat nie pojawi się ktoś, kto mnie będzie kochał bardziej, kogo ja będę kochać więcej? Jeśli myślisz, autorko listu, aniołku, o jakimś uczuciu, o lepszym zrozumieniu, to ja ci powiem tak, na 99% ty spotkasz kogoś takiego. Że ci serce mocniej zabije, że ten twój stary będzie leżał przed telewizorem, piwo żłopał przy meczu Ajax z Barcelona, a ten twój zadzwoni, właśnie ci wiersz przeczyta przez telefon, dla ciebie napisałem, aniołku. Tylko proszę Państwa, miłość nie polega na tym, że ktoś nam przychodzi i wzbudza większe emocje, tylko miłość polega na tym, że ja, wolny człowiek, ślubuję, że się tym aniołkiem zaopiekuję i przeprowadzę go przez życie. Ładnie kiedyś zapytali pewnego pana, który obchodził jubileusz, czy pan miał kiedyś ochotę się rozwieść z żoną? Rozwieść? Nigdy, ale parę razy zamordować ją, tak. Emocje, proszę Państwa, się zmieniają, emocje są, ale ja ślubowałem. To jest już dla mnie w tej chwili nieistotne, czy trafi się kobieta, która mi zawróci w głowie. Będę od niej zwiewa uciekał, bo ja tej mojej Helence, tej dzidce, ślubowałem, że ją przeprowadzę przez życie. I to jest moje bycie albo nie bycie. Jestem tu pies warowny, będę przy niej. Dlatego nie robi Pan Bóg takiego numeru, że mówi, no dobra, weź sobie ślub z tą, ale tam jeszcze mam dla ciebie taką rezerwę, prawda, którego ci wprowadzę w 7 roku życia małżeńskiego. Nie. Musimy być wierni właśnie temu, co żeśmy ślubowali, mimo że uczucia. Proszę Państwa, nie jednemu księdzu w głowie tam jakaś parafianka może zawrócić, jakaś tam siostra zakonna, ktoś taki, ale trzeba zacisnąć zęby do spowiednika, pokutę, w sytuacji krytycznej prosić biskupa, żeby wysłał na drugi koniec diecezji, bo to nie jest miłość. Miłość to jest to, co się ślubowało, świadomie i dobrowolnie. A ktoś mówi, no ale to jak się męczyć? Mówiłem to Państwu chyba kiedyś. Bardzo mi pomaga to, co powiedział Jezus do Piotra. Przepaszę cię i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. I będziesz, Piotrze, chodził, gdzie nie chcesz. Proszę Państwa, jak my byśmy zaczęli robić, co my chcemy, na co my mamy ochotę, proszę mi wierzyć, nieraz byście usłyszeli od Pana Pawła, ksiądz Piotr, nie ma katechizmu bez na Mazurach. Przepraszam, ksiądz Piotr dzwonił właśnie w tej chwili, jest w Katowicach u kolegi. Połączymy się telefonicznie z księdzem Piotrem, wysłuchamy, co ja zrobił. Ja bardzo lubię prowadzić katechizm poręczny, ale nieraz miałbym ochotę gdzieś wyjechać, a mówię, no kurczę, z Panem Pawłem mam katechizm, to już nie wyjadę, to już muszę być w studio. To nie na tym polega miłość. I ja przepraszam bardzo, ale czuję się takim waszym tutaj radiowym braciszkiem. Nie, braciszkiem, ojczulkiem. Jest mi zresztą bardzo miło, że tak przy okazji świąt powiem, ile tych oznak życzliwości gdzieś. Ojej, ja się nie spodziewam, w Płocku słuchają, tu słuchają, z Ameryki ktoś pisze, słucham przez internet. Ja naprawdę, nieraz mi się wydaje, że tych pytań jest dużo, no ale tak patrzę na te pytania, no to ze 100 osób nas słucha, oj, chyba więcej niż 100. Dlatego to jest miłość. Jeśli Pan Bóg tylko pozwoli, sił mi starczy, za tydzień na posterunku szeregowy Krzemiński i starszy szeregowy Pawlukiewicz, proszę Państwa, z miłości do Was braterskiej, będą tutaj na te pytania odpowiadali. Co ksiądz sądzi na temat celibatu, a dokładniej jego zniesienia? Temat aktualny i często poruszany. Świat schodzi na psy. Nie wiem, czy kiedyś tego nie było, ale teraz tak często się dzieje, że ksiądz ląduje w łóżku z dziewczyną. Na jaw wychodzi tyle afer, które są dla kościoła niszczące. Można powiedzieć, że kościół to przetrzyma, ale mimo to plama padła. Księża mają dzieci, księża nie radzą sobie z czystością. Na marginesie to na wschodzie. Na przykład pogląd na tę sprawę jest całkiem inny niż u nas w Polsce. Tylko Kościół katolicki tak mocno, sztywno i ostro odnosi się do tej kwestii, bo i księża prawosławni mogą mieć żony, a także i pastorzy. Proszę Państwa, pytanie jest pierwsze. Co ksiądz sądzi na temat celibatu, a dokładnie zniesienia celibatu? Sądzę, że zniesienie celibatu oczywiście jest teoretycznie możliwe, ale nie nastąpi prędko, a może nawet, no nie wiadomo, nigdy, nie wiem. Myślę, że nikt tego w Kościele nie powie, ale nie zanosi się na to absolutnie w najbliższym czasie. Osobiście jestem przeciw, już człowiek byłby za stary, żeby teraz jakieś warianty kapłaństwa w małżeństwie podejmować, to już nie ten czas. Zresztą jest to dla nas, księży, myśmy rozmawiamy oczywiście o tym nieraz na spotkaniach towarzyskich, jest to rzecz niewyobrażalna. Prawda, żebyście Państwo byście też z krzeszeł pospadali. Ksiądz Piotr, przepraszam, moja żona, pani Pawlukiewiczowa tutaj jest. Ewuś, przedstaw się, właśnie jesteśmy po miesiącu. Pani księżowa. Ja myślę, że by było zaraz dużo pytań może panów do mojej żony, do katechizmu pomysłowego, ale nie, to tak trochę woli żartu świątecznego. Tutaj takie sprawy. Teraz często się dzieje, że ksiądz ląduje w łóżku z dziewczyną. Aniołek, skąd ty to wiesz?
Właśnie teraz to znaczy masz, kiedy? Masz, no. Ale nie masz statystyki jakoś, gdzie to? W Krakowie tak często, we Wrocławiu, w Warszawie. Księża mają dzieci. Znaczy 80%, 60%. No, oczywiście, że są księża, co mają dzieci. Tutaj nikt naiwny nie mówiłby, że nie ma takich księży. Ale proszę Państwa, aniołek pisze, plama padła na Kościół. Plama padła na Kościół, jak Pan Jezus się został zdradzony przez Piotra, jak się Judasz powiesił, jak Judasz go sprzedał, jak się kłócili apostołowie, który z nich jest większy, jak potem Piotr jeszcze dawał takie niezbyt dobre świadectwo z tymi pokarmami z ofiar. Dlatego ja wiem, w Stanach Zjednoczonych wstrząsnęły Kościołem te afery tam pedofilskie, różnego rodzaju i rzeczywiście był to wstrząs. W Polsce myślę, że takiego szoku nie ma nic, jakiejś takiej fali tej grzeczności duchowieństwa nie ma. Czuwamy nad tym, modlimy się, staramy, rekolekcje kapłańskie, kierownictwo duchowe, psychologowie księżom pomagają. Dlatego no, trzeba zmagać się. No, ja myślę, proszę Państwa, że powinniście trzymać kciuki, bo jak ja bym miał żonę i dzieci, to katechizm był raz na miesiąc. Na pewno bym się tak nie mógł dobrze przygotowywać, spotykać z Państwem. Bym się tak nie mógł, jak nieraz się tu z pewnymi osobami spotykam dla dyskutowania ich spraw duchowych. I na ile mogę, na ile potrafię to, żeby jak najwięcej Wam serca dać. No, serce ma ograniczone jakieś swoje możliwości. Ale... List jest od Kasi. Niedawno poznałam chłopaka, pisze autorka. Ponieważ fajnie się dogadywaliśmy, postanowiliśmy spróbować chodzić ze sobą. I tak jest teraz. Jesteśmy razem, jednocześnie siebie poznając. Jednakże potem, w tym krótkim czasie bycia ze sobą, około miesiąc, zauważyłam, że już kilka razy w jego światopoglądzie, zachowaniu, które niekoniecznie mi odpowiadają. Jest to człowiek chyba o dość liberalnym podejściu do wiary. Sam mówi, że do kościoła trzeba go wyciągać. Również ogólne zasady moralne, na przykład związki homoseksualne, eutanazja, narkotyki, nie zgadzają się z moim poglądem. Popala marihuanę i mówi, że to dla niego przyjemność, wtedy może się wyluzować. Dla mnie to głupota. Kolejnym aspektem jest fakt, iż utrzymuje przyjacielskie stosunki ze swoją byłą dziewczyną, jest ona jego powiernicą, natomiast dla mnie takie relacje są nienormalne. Życie w takim trójkącie emocjonalnym jest dla mnie sytuacją bynajmniej niekomfortową. Podtrzymywanie takich relacji może niekorzystnie wpływać na obecne relacje ze mną. Ksiądz w katechizmie z 13 lutego powiedział, że nie należy pogrążać się we wspomnieniach z przeszłości, jeżeli miałyby one zepsuć teraźniejszą rzeczywistość. Od samego początku, kiedy zaczęliśmy być parą, czułam w sercu jakiś lęk, niepewność i niepokój, może po prostu zwykłe obawy albo właśnie jakieś przeczucie. Oddałam tę znajomość Bogu wraz ze wszystkimi smutkami i radościami, których mi ona przysporzy. Wiem, że oddałam sprawę w najlepsze ręce, ręce Boga i to mnie uspokaja. Niemniej jednak bardzo chciałbym uzyskać od księdza jakąś poradę. Jestem już w tym wieku, mam 24 lata, że na znajomości patrzy się już poważniej pod kątem ewentualnego kandydata na męża. Nie wiem, czy dać sobie z nim spokój, czy spróbować poznać go lepiej, jak mam podejść do znajomości, jak nią pokierować. Pewnie nie będzie miał ksiądz czasu, żeby mi odpisać, ale jednak mam taką nadzieję. Odpisać nie odpisałem, ale coś spróbuję powiedzieć, więc tak po kolei. Wiem, że oddałam sprawę w najlepsze ręce, ręce Boga i to mnie uspokaja. Dobrze jest oddać sprawę w ręce Boga, ale dobrze jest zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby się samemu rozeznać w sytuacji. I taką próbą rozeznania jest ten list tutaj do naszego katechizmu. Drugie zdanie sobie podkreśliłem. Nie należy pogrążać się we wspomnieniach z przeszłości, jeśli miałyby one zepsuć teraźniejszą rzeczywistość. Że tak powiedziałem. Tak, powiedziałem tak, bo nieraz są takie sytuacje, że ktoś się zadręcza i niszczy sobie rzeczywistość. Ja nieraz takie maksymy wygłaszam, licząc na to, że Państwo oczywiście umiecie je ująć, potraficie i umiecie je w uwarunkowaniach danego kontekstu. Bo na przykład wychodzi chłopak z więzienia, gdzie siedział 20 lat za morderstwo,
poznaje dziewczynę, ona mówi, coś ty w życiu robił. Wiesz, nie wracajmy do przeszłości. Najważniejsze, że się kochamy. No to litości. Takie niepowrócenie do przeszłości byłoby tragiczne. Dlatego ważne jest, co ten chłopak do tej pory robił. Ja nie sądzę go. Powiem tak, nie jak przedstawiciel kościoła rzymskokatolickiego, tylko Kasiu, powiem ci tak. Jeśli twój chłopak raczej uważa, że związki homoseksualne, eutanazja, narkotyki są okej, jeśli popala marihuanę, jeśli poprzednią dziewczynę czyni swoją powiernicą, to wiesz co, Kasiu, może sobie dasz spokój, może poszukasz kogoś innego, bo wyczuwam, że jesteś bardzo delikatną i wrażliwą osobą. To nie znaczy, że ten człowiek jest przekreślony na małżeństwo, ale może mu potrzeba takiej kobiety, troszkę mocniejszej trochę, prawda? To jest po prostu moja rada na odległość. Ja tu żadnej gwarancji nie daję, że to jest słuszne, ale prosiłaś o radę, to ją tak daję z intuicji, z tego mojego nosa duszpasterskiego, że są to sytuacje, że jest to człowiek, który no, dużej mocy duchowej by trzeba, żeby go przeprowadzić przez Bożą drogę w małżeństwie. No ale Pan Bóg też nas wzywa do tego, aby tak jak Jezus iść do tych, którzy potrzebują lekarza, więc też trzeba wybadać sytuację, prawda? No bo jeżeli rzeczywiście chłopak pali marihuanę i ogólnie rzecz biorąc, no w stosunek do rzeczywistości ma taki sobie mało duchowo zakorzeniony w kościele, no to może to też jest pewnego rodzaju misja i zadanie, misja, ale prawda? Tej misji nie trzeba realizować koniecznie przez małżeństwo. Nie, nie, no to... Nie jedna dziewczyna... To niekoniecznie, że chodzić może... Nie znaczy, żeby się od razu odseparować od człowieka. Nie. Tylko, prawda? Że jeśli między nimi się coś stało już takiego, nawet nie mówię o seksie, ale w duchowy damsko-męskim, to trudno jest to, zawsze Państwu powtarzam, przerzucić z powrotem na relację towarzyską. Ja chcę powiedzieć, nie jedna dziewczyna chodzi do więzienia, w bractwie na przykład więziennym i pomaga więźniom. I chodzi latami im pomaga. Ale gdyby za którego z nich wyszła, to by miała tragedię po pół roku. Dlatego ja tutaj mówię, żeby być ostrożnym w relacji małżeńskiej. Trzeba być ostrożnym na pewno też, no bo jednak też grozi takie niebezpieczeństwo, że jednak zgadzając się na pewne rzeczy, na pewne zachowania, jakoś się legitymizuje w pewien sposób, czyli daje przyzwolenie, więc tutaj trzeba jasno dookreślać. No, nie podoba mi się to, że palić trawę, że to, że tamto i tak dalej. No nie, no bo to jest, nie zgadza się z moim światopoglądem. Ja jasno wyrazić to jak ja czuję, prawda, jak widzę świat. Proszę Państwa, z doświadczenia mojego i księży, że rozmawialiśmy o tym nieraz z księżmi, wynika, że jeśli są różne światopoglądy czy poglądy na jakieś takie ważne sprawy w małżeństwie między mężczyzną a kobietą i oni się pobiorą, to w ogromnej większości po jakichś latach kobieta przyjmuje światopogląd mężczyzny, a nie odwrotnie. Jeśli dziewczyna jest wierząca, chłopak jest niewierzący i się pobiorą, to za jakiś czas raczej ta dziewczyna traci gorliwość religijną, niż on się nawraca. Może ktoś mnie tu skoryguje, może zna badania, może nie wiem, z doświadczenia tak wiem. Nawet widziałem sytuacje polityczne, gdzie chłopak z dziewczyną się pobierali. Ona tam była kiedyś za Wałęsą, on był za Mazowieckim. Po paru latach przychodzę i ona już za Mazowieckim. Tu panowie jakoś nieraz mocniej oddziaływują tak osobowościowo w tym znaczeniu. Dlatego Kościół mówi, nie podejmuj ryzyka takiego związku, w którym mogłabyś utracić wiarę. I nie daj Boże moralność, albo który się rozpadnie szybko. No trzeba przecież jakoś logicznie właśnie, nie tylko Panu Bogu zawierzając, ale logicznie, no, przepraszam, intelektem swoim się posłużyć, żeby zobaczyć, jakie to ma szanse, jaki ten związek ma szanse. Pytanie od Magdaleny teraz dotyczy terminu, który brzmi następująco. Apokatastaza, znaczy piekło ostatecznie zniknie. Niepokoi mnie to, bo zauważyłem, że niektórzy duchowni się do tego przychylają. Przecież to herezja, czyż nie? Podobno Pan Jezus miał mówić jakiejś świętej, że gdyby On, Jezus, powiedział, co się stało z Judaszem, to byśmy mało starali się o nasze zbawienie, bo nieskończone miłosierdzie na nim się objawiło. O ile pamiętam, to do Gertrudy mówił. Gertrudo, nie powiem ci, co moje miłosierdzie zrobiło Judaszem, żeby ludzie nie grzeszyli przeciwko ogromowi miłosierdzia mojego. Natomiast apokatastaza. Niekoniecznie to jest tak, jak słuchaczka napisała, że to jest herezja. Ja przeczytam fragment zwięzły, krótki, księdza profesora Bartnika. Można i należy głosić zbawienie wszystkich, bo to jest apokatastaza, to jest pogląd, że wszyscy będą zbawieni, nawet diabeł, jego aniołowie, powszechne zbawienie, że w ostateczności przez ogień czyśćca wszyscy jednak dojdą do zbawienia. I ksiądz Bartnik pisze tak. Można i należy głosić zbawienie wszystkich pod pewnymi warunkami oraz żywić nadzieję powszechnego zbawienia, że ja oraz wszyscy ludzie zbawią się dzięki łasce Boga. Lecz nie można głosić, że ktoś faktycznie został potępiony,
ani że zbawienie jest i będzie faktem numerycznie powszechnym, tak co twierdzi apokatastaza. Tego nam Chrystus nie objawił. Nadzieja powszechnego zbawienia jest zatem jak najbardziej usprawiedliwiona i Bóg tego chce, a u Boga wszystko jest możliwe. Ale apokatastaza, według której wszyscy się zbawią, faktycznie nie jest nauką katolicką, a nawet godzi w personalistyczny charakter chrześcijaństwa, choć skądinąd jest rzewnym, emocjonalnym wytworem ludzi religijnych. Toteż nauka ta jest ciągle przez Kościół odrzucana. I tutaj ksiądz Bartnik podaje numery słownika zbioru dokumentów kościelnych Denzingera i poszczególne numery. Ciągłe powtarzanie przez Kościół swej nauki ma moc wiary, nie jest tylko taktycznym zabiegiem wychowawczym. A zatem nadzieja powszechnego zbawienia tak, czyli możemy mieć nadzieję. Ale fakt, czyli powiedzieć, że tak będzie, nie. Nie tylko Bóg przerasta nasze ziemskie pojęcia, lecz tak samo przerasta nas tajemnica zbawienia i niezbawienia. Nie można na ten temat głosić swoich prywatnych opinii, choćby wydawały się jak najbardziej pobożne. Nie są one równe prawdzie objawionej. Także nadzieję na coś takiego możemy mieć, ale że tak będzie, że tak się stanie, to Chrystus nam tego nie powiedział i Chrystus nam takiej bezpośredniej nadziei na to nie dał. No ale takie głosy w Kościele się pojawiają i publikacje również. Pojawiają się, bo proszę Państwa, są wypowiedzi w Piśmie Świętym, które sugerowałyby jednak, że potępieni będą, a są wypowiedzi, które sugerowały, że Pan Bóg zbawi wszystkich. I ksiądz Hryniewicz w Encyklopedii Katolickiej, czytałem to, napisał w ostatnim zdaniu. Pogodzenie tych dwóch linii wypowiedzi jest przez teologię spekulatywną na razie niemożliwe. Kościół nie wie właśnie. Kościół czeka, Kościół bada, analizuje. Być może tak będzie, być może Bóg tak zrobi, ale nie wiemy, ale to, że możliwość piekła jest, to na pewno wiemy, że jest możliwość piekła. Pytanie drugie z listu Magdaleny. Napisałem 8 stycznia, ale nie usłyszałam odpowiedzi. Czy rozmowa księdza przez telefon podczas spowiedzi jest profanacją? Chodzi mi o spowiedź nie w konfesjonale, a rozmowa telefoniczna nie miała charakteru nagłego czy koniecznego. Po prostu duchowny odebrał telefon, który zresztą zawsze nosił ze sobą podczas sprawowania tego sakramentu i na którymś spotkaniu on mu zadzwonił. Wtedy on odebrał go i przez jakieś 5 minut sobie wesoło gadał, potem skończył i prosił, aby dalej wyznawać grzechy i mówić o swoich sprawach. Pytam, bo trapi mnie to od jakiegoś czasu długiego i nie wiem, jakie zdanie sobie przy tym zachowaniu wyrobić. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś przy sprawowaniu Eucharystii rozmawiał przez telefon, albo biskup jedną ręką święcił kapłanów, a drugą telefon i sobie towarzysko gadał. No tak. Oburzenie słuchaczki jest jak najbardziej uzasadnione. Jest to sakrament i porównania do mszy świętej, chociaż ja słyszałem, że gdzieś na świecie jeden ksiądz sobie położył komórkę tak, żeby widzieć, czy mu dzwoni, czy nie dzwoni na ołtarzu. No, różne rzeczy się zdarzają. Jest oczywiście, proszę Państwa, jest to ta sytuacja, która zaistniała, jest takim potwierdzeniem tego, czego Kościół uczy, że najlepszym miejscem na spowiedź jest konfesjonał. Chociaż można w pokojach duszpasterskich gdzieś w jakichś tam zakrystiach nieraz się ludzie spowiadają, to można. No ale w konfesjonach proszę księdza też jest zasięg. No tak, ale wtedy dziwniej by to wyglądało, jakby ta bidulka klęczała, ksiądz by właśnie rozmawiał. Ale nie powinien absolutnie wyłączyć komórkę, jeśli zadzwoniła, to zgasić ją, ale tu sakrament rzecz święta. Po pierwsze sakrament rzecz święta, po drugie szacunek rzeczywiście dla człowieka. Mam następujące pytanie, pisze słuchaczka w kolejnym liście. Jak poradzić sobie z własną oziębłością płciową? Kocham męża, lubię z nim rozmawiać, po prostu być, ale sfera seksu coraz mniej mnie interesuje. Jest to dla mnie, zwłaszcza dla męża, ogromny problem. Nie przestałam go kochać, myślę, że coraz lepiej się rozumiemy, poza sferą cielesności. Jesteśmy przyjaciółmi. Rozmawiamy o tym problemie, ale trudno nam znaleźć rozwiązanie. Mąż jest wyrozumiały, choć coraz częściej poirytowany. Nie chce się zmuszać do współżycia, przecież to nie ma tak być. Nie umiem sobie z tym poradzić. Proszę o pomoc i wskazówki. Ja już kiedyś od Państwa parę razy po głowie dostałem za te podejmowanie tych tematów seksualnych i takie mądrzenie się. I tutaj ja nie wiem, czy to ktoś nie jest jakaś prowokacja, ale nie, żartuję. Ale rzeczywiście nie będę się mądrzył. Są podręczniki tej całej seksualności małżeńskiej. Ja tylko powtórzę za panem Pulikowskim, jak już kiedyś wspomniałem, jest to dla mnie taki guru do spraw małżeńskich. On mówi, pisze w swoich książkach, że... Guru w katolickim programie, proszę księdza. No właśnie, to taki duchowy z tej dziedziny. On pisze, że dla kobiety jest bardzo ważne w małżeństwie, nawet w akcie seksualnym, poczucie bezpieczeństwa. Żeby mieć poczucie, jeśli się kobieta boi, Boże, zajdę w ciążę, Boże, czy mąż się zaraz nie odwróci do ściany i zacznie chrapać, czy on mnie tym nie zostawi, jakoś takiej sytuacji, jakiegoś tam no, niespełnienia seksualnego. Więc takie różne sytuacje. To, i to trzeba mężowi zakomunikować. Myślę, że tu jest bardzo potrzebna rozmowa.
Jeszcze pan Jacek Polikowski podaje taki piękny przykład, że jakaś kobieta była właśnie ze swoim mężem w hotelu gdzieś i 11 piętro, no i są coraz bliżej siebie i żona mówi, kochanie, zasłoń zasłony. I mężczyzna nie powinien powiedzieć, ty głupia, 11 piętro, nikt nas nie podejrzy, tylko mężczyzna powinien wstać i zasłonić zasłony, bo kobieta ma takie poczucie właśnie tej intymności, jej trzeba stworzyć to. Więc myślę, że pierwsza rozmowa, pan Jacek Polikowski też mówi, że kobieta powinna nawet w akcie erotycznym, w erotyce, uczyć mężczyznę. Naprawdę wziąć jego dłoń i pokazać, jak ona chce być dotykana, pieszczona czy głaskana. Powtarzam tu za panem Jackiem Polikowskim, że ktoś nie wiedział, ale skąd się ksiądz tak na tym zna. Więc rozmowa, wyjaśnienie sobie oczekiwań. Być może jest jakiś coś takiego, że jest coś w życiu erotycznym, co kobietę, nie wiem, boli, rani, nie wiem jak to nazwać. I ona na myśl, że erotyka ma być, staje się oziębła, bo ona się tego boi. Ja taki podam przykład z innej dziedziny, że jak była sobota, to kobieta w jednym małżeństwie była od rana zdenerwowana. Ona krzyczała, ona. I w końcu kiedyś pojechali z mężem na rekolekcję. Jaki problem jest? No, soboty. Soboty są trudne. Dlaczego? Ale kochani, usiądźmy, pogadajmy. Dlaczego? Wiecie państwo, do czego oni doszli? Że ten mąż w sobotę rano zawsze robił żonie zmywanie w kuchni duże. I zawsze ustawiał tak garki wysoko na tej, że jej się bał, że jej się ta, ona się bała, że jej ta suszarka się zawali, że te garki jej pospadają. I ona rano wstawała, tak proszę państwa, i już widziała w podświadomości te garki poustawiane przez tego męża, tak zalana ściana. I ona już była zdenerwowana. Tu też coś może być takiego, że ona czegoś nie lubi. Przepraszam, jakiś drobiazg, mąż pali papierosy, ona nie lubi tego aktu seksualnego, kiedy czuje od niego te papierochy i tak dalej. Powiedzieć mu to, słuchaj, kochanie, nie pal. Już, jeśli mamy się kochać wieczorem, to ty już od południa mi tu nie pal, żebyś mi ładnie pachniał i tak dalej. Jakaś taka rzecz. No a poza tym rzeczywiście, to co mówią ci seksuologowie, to Ameryki nie odkryje. Urozmaicać ten seks, oczywiście w dziedzinach godności ludzkiej. Żadne tam kajdanki i cytym, jakieś głupie pomysły. Urozmaicać, pamiętać musi mężczyzna, że musi się nauczyć właśnie tej czułości dla kobiety. Kobieta przede wszystkim jakąś czułość, chociaż też zdecydowanie też. Dlatego radziłbym coś poczytać może i z tej dziedziny, coś mądrego, żeby tam nie było takich głupich jakichś porad, ale w tym kierunku. Natomiast kontakt. Ja myślę, że tu nie ma kontaktu, że coś jest niedopowiedziane. Ona mu coś się wstydzi powiedzieć, on się nie wie jak powiedzieć. Takie niedomówienie jest. I jedno tylko zdanie. Oczywiście współżycie w małżeństwie powinno wypływać z wolności, czułości, miłości, ale autorka powiedziała tak, nie chce się zmuszać do współżycia. Otóż są takie wyjątkowe sytuacje, że nieraz się, drogie panie, no trzeba zmusić. Znaczy trzeba, no wymaga tego miłość małżeńska. Ja rozumiem, że są pewne granice, no jeśli kobieta jest ciężko chora, to nie. Ale no są takie sytuacje, panie nieraz mówią, ja nie czuję potrzeby, a mąż to on ma tylko jedno w głowie. No nieraz ma jedno w głowie, rzeczywiście. I bardzo mu na tym zależy. Jakiś tu kompromis, jakiś trzeba wypracować. Ja się na szczegółach nie znam. Tylko, że tak, że absolutnie nigdy ja będę współżyła tylko wtedy, jak będę miał ochotę, to niekoniecznie. Nieraz może być sytuacja jakaś taka odwrotna, chociaż mężczyźnie by się było tu trudniej zmusić do aktu seksualnego. Myślę, że tu jeszcze jeden aspekt jest taki, nie twierdzę, że tak może być, ale hipotetycznie też może dotyczyć jakiegoś zranienia z przeszłości, niekoniecznie tak dotyczącego jest sfery seksualności, tak ale która się przełożyła tak na tą jest sferę i którą to być może to zranienie w jakiś sposób ma odniesienie do jej męża. No, w jakiś sposób skojarzenie, ciąg skojarzeń może to wywoływać blokadę, tak blokadę bliskości. No i tutaj no, psycholog, seksuolog, są też poradnie, gdzie są seksuolodzy chrześcijańscy, jeżeli słuchaczka tutaj chce w duchu Kościoła, aby to wszystko się odbywało. No więc tutaj trzeba się rozejrzeć w tej materii, bo być może to jest tego typu problem. Słuchaczko, jeszcze zadaj sobie pytanie, czy ty jesteś oziębła wobec męża, czy ty w ogóle już na seks nie reagujesz? Czy nieraz właśnie oglądając telewizję jakąś scenę erotyczną, piękną, myślę, o tak, to bym chciała, ale mój mąż to nie. To właśnie znak, że na linii z mężem coś się zablokowało. Na linii z nim. Ale przepraszam, że po to pan Paweł ładnie bardzo powiedział głęboko, a ja ksiądz będę w takich sprawach mówił płytszych, ale to, że kobieta chciała powiedzieć do męża, słuchaj, kup ty sobie jakieś ładne perfumy, no, kup ty sobie jakąś ładną koszulę. Kwestia takiego zaniedbania, no to też wszystko wpływa na jakąś taką atrakcyjność erotyczną i pragnienie siebie. To drobiazg, ale może też gdzieś jakieś mieć swoje znaczenie.
ostatni już dzisiaj list. Adam pisze: mam dwa pytania, gdyż ostatnio zwiedzałem różne strony www o tematyce racjonalno-sceptycznej i na jednej z nich przeczytałem. I tutaj cytat dopiero. Lucyfer nie każe upokarzać się przed Bogiem, wyraźnie mówi, aby nieść swoją mądrość coraz wyżej aż po absolut i dorównać samemu Stwórcy. Ale Jahwe tego nie chce, gdyż jest zazdrosny o swoją pozycję. Chce być tym jednym i głównym, chce być pępkiem wszechświata. Wydaje mi się, że jest to kłamstwo, tutaj już autor pisze, bo zachwiało mym spokojem z tego powodu, że Bóg jest tutaj przedstawiony nie jako miłość, ale jako zazdrośnik, który nie chce, abyśmy mu dorównali. Bardzo proszę, niech ksiądz wytłumaczy, jaka jest prawda, czy Bóg jest zazdrośnikiem, który chce być pępkiem świata i nie chce, byśmy mu dorównywali. Jeżeli nie chce, aby tak było i byli tacy jak on, to dlaczego? Bóg, Pismo Święte nieraz mówi, że Bóg nas kocha miłością zazdrosną, żeby nam pokazać to bardziej obrazowo. Ale Bóg nie jest zazdrosny, dlatego że On jest największy, jest absolutem i nikt mu nigdy nie zagrozi. Nie ma żadnego lęku ze strony Pana Boga, że my się staniemy bogami. Ktoś powie, no to po co szatan walczył z Panem Bogiem, skoro Pan Bóg jest nie do pokonania? Bo nienawiść jest głupia, nienawiść jest idiotyczna. Ile razy żona czy mąż mówi, zerwę to małżeństwo, rozbiję, dzieci będą nieszczęśliwe, żona będzie nieszczęśliwa, ja będę nieszczęśliwy, ale rozbiję. Ale ty głupi jesteś, przecież swoją łódkę rąbiesz, na której płyniesz. Porąbię łódkę, utonę, ale porąbię. Szatan był, my też, proszę Państwa, kiedy nienawidzimy, jesteśmy głupi. Dlatego to źle jest powiedziane. Bogu nic nie zagraża. On nie jest zazdrośnikiem, że się trzęsie, że ktoś zagrozi jego pozycji. Jest miłością, jest absolutem, doskonały i nigdy... I każdy inny byt poza Bogiem jest nieskończenie mniejszy od Pana Boga. I drugie pytanie dotyczy cytatu, który brzmi następująco. Szatan babiloński Satan tłumaczy się jako logos, źródło, słowo, źródło wiedzy, wiedza, mądrość. Lucyfer, czyli nosiciel światła, światło niosący. Lucyfer, syn poranka, jutrzenka, gwiazda zaranna. Proszę, by ksiądz wytłumaczył, dlaczego Lucyfer jest tak określany. Przecież te przymioty należą się Bogu, a to ostatnie, gwiazda zaranna, Maryi Pannie. Lucyfer był nazwany, zanim jeszcze zbuntował się przeciwko Panu Bogu. I miał piękne imię, niosący światło. A potem stał się diabłem, chociaż imię mu zostało, prawda? Dzisiaj może być jakaś wielka grzesznica, prostytutka, która ma na imię Maryja. Maria ma, prawda? Maria, jakaś tam Joanna, Maria Teresa. Takie piękne imiona, jest prostytutką. No imiona jej nadano, kiedy była niemowlakiem. Niestety te imiona wniosła w grzech. Szatan te swoje piękne imię wniósł w świat ciemności. Bóg mu imienia nie odebrał, tylko że stało się ono od wieków synonimem zła. Dlatego rzeczywiście jest to bardzo piękne imię, które w innych sytuacjach przypisujemy nieraz samemu Bogu, że jesteś światłem, czy Matce Bożej, że jest gwiazdą zaranną, czyli też źródłem światła. Ale niestety... No, dzisiaj raczej mówi się, że Lucyfer jest tym świeci tym światłem odbitym, prawda? A jeśli chodzi o logos i mądrość, no to ja taką mam myśl dotyczącą kuszenia właśnie Pana Jezusa po poście na pustyni, kiedy szatan mówi, pokazuje Jezusowi wszystkie królestwa świata, czyli no, też możemy przyjąć, że mądrość, wiedza i wszelkiego rodzaju przymioty związane z takim stanem posiadania wewnętrznym umysłu, bogactwa umysłowego, intelektualnego, jest też królestwem. A Pan Jezus mówi, że, no, że to nie jest wszystko, że nie będziesz się Panu Bogu kłaniał, a nie tym królestwom, które są tutaj, na tym świecie. Będziesz się Panu Bogu kłaniał zmartwychwstałemu. Panie Pawle, dziękuję bardzo serdecznie za udział w świątecznym programie. Było robocze, ale Państwo jeszcze raz zrozumcie, 16 lutego. 16 lutego zaczniemy w następną niedzielę, czyli zobaczcie ile tygodni i pytań, mnóstwo w moim ręku. To są problemy może mniej ważne dla waszego życia, nieraz tylko ciekawość, ale nieraz są i ważne dla waszego życia, dlatego brniemy przez to jak pług przez śnieg. Dziękujemy, szczęść Boże, alleluja. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem, alleluja. Katechizm poręczny.